To będzie niezwykła gala pełna niespodzianek i prezentów dla widzów. Poniedziałek, 27 marca, to dzień, w którym krośnianie będą mogli zdecydować o tym, w jakim kierunku powinna podążać gmina. To powrót gminy przyszłości po 5 latach przerwy. Gmina Przyszłości to spotkanie mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie, na którym wyznaczamy kierunki rozwoju gminy Krosno Odrzańskie. Często bierzemy udział jako mieszkańcy w decydowaniu o tym, dlatego że pytamy mieszkańców, my samorządowcy, w jakim kierunku mamy zmierzać. Jak będzie wyglądać przyszłość Krosna Odrzańskiego? Na co powinno postawić się największy nacisk i w którym kierunku powinien iść rozwój naszej gminy? O tym będzie można przekonać się właśnie 27 marca. Gmina przyszłości to także podsumowanie dotychczasowych działań. Podsumowujemy czas, który minął. Pokazujemy, ile w tym czasie dokonało się różnego rodzaju inwestycji przedsięwzięć, które mają służyć lepszemu życiu w gminie Tego Tegoroczne spotkanie będzie takim podsumowaniem ostatnich lat, ale też wyznaczeniem kierunków na przyszłość. Pamiętajmy, że cały czas realizujemy strategię, którą w 2016 roku przyjęliśmy. To idealny moment, by wyznaczyć kolejne cele do realizacji w najbliższych latach i wytyczyć drogę ku jakby nie było lepszej przyszłości. Co równie ważne, tutaj liczy się głos mieszkańców i to, co oni uznają za najistotniejsze dla gminy. Z mieszkańcami dialog prowadzimy non-stop. Każde spotkanie w sołectwie, każde spotkanie na mm, posiedzeniach Rady Miejskiej, na mm, otwartych spotkaniach, w których, w których bierzemy udział, jest tak naprawdę skarbnicą wiedzy i kopalnią wiedzy dla samorządowców, żeby wiedzieć, w jakim kierunku zmierzamy. Raz jeszcze przypomnijmy, zapraszamy w poniedziałek 27 marca o godzinie 18 do hali sportowo-widowiskowej w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Płaskiego, ale być może warto przyjść godzinę wcześniej, ponieważ zaprezentujemy, jak wygląda krosno odrzańskie oczami dzieci. Warto się przekonać, przychodząc na wernisarz tej wystawy, a wernisarz rozpocznie się o godzinie 17. Yeah.